Wisiała Baba Mak to tytuł kolejnego spektaklu przygotowywanego przez działającą w Teatrze Starym grupę teatralną z Jednej Gliny. Sztukę już na początku marca będziemy mieli okazję zobaczyć na scenie Teatru Starego. Tym razem młodzi artyści przedstawią swoje historie z dzieciństwa. Gram małą dziewczynkę, która marzy o wielkim świecie. Tak naprawdę gram siebie. Tutaj każdy jest sobą, każdy przekazuje swoje emocje i to, co mówimy, to są nasze teksty, nasze wspomnienia z dzieciństwa. Niektóre są wesołe, niektóre są smutne. Tę niecodzienną sztukę ubarwiają na scenie niecodzienne rekwizyty. Są na przykład tutaj przedmioty z naszego dzieciństwa. Jest tutaj na przykład mój królik, ktoś ma, no nie wiem, chustkę. Filip w Teatrze z Jednej Gliny działa od 2 lat. Na cotygodniowe próby dojeżdża ze Zgorzelca. Mi się bardzo dobrze gra w zespole, bardzo fajnie się czuję. Jestem najmłodszy z grupy, wszyscy są starsi, ale się bardzo dobrze dogadujemy. Aktorsko jesteście dobrzy. Nad tym, by wszyscy się dobrze dogadywali, szczególnie na scenie, jak zawsze czuwa reżyserka Aneta Ćwieluch. Kilka lat temu wypatrzył ją na zgorzeleckiej scenie, gdzie trafiła po studiach w Krakowie i Wrocławiu i zaprosił do współpracy ówczesny dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury Marek Łętowski. W ciągu tych kilku lat zdołała rozsławić bolesławieckie grupy młodzieżowe na prestiżowych przeglądach i konkursach. Teraz będzie na to kolejna szansa. To jest pierwszy spektakl autorski młodzieży, czyli teksty, które pojawiają się na scenie, to są wspomnienia z dzieciństwa ich. Oczywiście troszeczkę wspomagane poezją Krystyny Miłobęckiej, ale tylko po to, żeby zachować dramaturgię spektaklu. Ludzie rozstają się, pomijają różnice. Do dramaturgii młodzi aktorzy już są przyzwyczajeni, także tej towarzyszącej oczekiwaniom na werdykt podczas ogólnopolskich festiwali i konkursów, z których przywożą najwyższe laury. To są tak inspirujący ludzie, tak pomagają, są tak kreatywni i to wszystko nakręca do działania. Nakręca do działania, a działanie trzeba już w praktyce nakręcić kamerą, by móc wziąć udział w kolejnym konkursie. Na każdy festiwal taka jest zasada, że trzeba przysłać nagranie, żeby na tej podstawie być kwalifikowanym, bo nagrań na festiwal jest zazwyczaj 50-60 i z tych Rada Artystyczna wybiera 10-12. Czyli to jest taki pierwszy próg kwalifikacji i nagrywamy właśnie na 35. konfrontację Teatrów Młodzieżowych w Łodzi. A premierę spektaklu Siała Baba Mak będziemy mogli zobaczyć już 4 marca, oczywiście na deskach Teatru Starego.